Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Dobry wieczór, zapraszam na Teorię Spisku, program na kanale Sekielski Brothers Studio, w którym przyglądamy się uważnie teoriom spiskowym i zastanawiamy się, ile mogą kryć w sobie prawdy. I dzisiaj zaprosiłam do studia Piotra Szumlewicza, dziennikarza publicystę i autora książek takich jak m.in. Bezbożnik przeciwko władzy religii, Ojciec nieświęty i Niezbędnik ateisty. Dzień dobry, witam. Cześć, witaj. Wymieniłam te książki dlatego, że będziemy dzisiaj wkraczać na tematy być może nieco kontrowersyjne, zwłaszcza w naszym społeczeństwie, w którym Kościół katolicki wciąż odgrywa bardzo silną rolę, a będziemy się uważnie przyglądać. Czy czemuś, co ja też nazywam chyba obrazobórczo, mitologią katolicką? Znaczy właśnie z tą mitologią jedno zdanie, bo mam takie wrażenie, że społeczeństwu, nawet chyba w większości społeczeństwa się wydaje, że już takie tradycyjne wyobrażenia katolickie gdzieś znikły. To znaczy, że ludzie już nie wierzą w to, że na przykład jak Matka Boska się ukaże na oknie, to no to rzeczywiście coś ma wspólnego z Matką Boską, albo że coś takiego jak, nie wiem, chrzciny samochodu czy roweru to w ogóle ma jakikolwiek sens. Po czym się dowiadujemy, że jednak te różne, no wydawałoby się nam dziwne, rytuały jednak funkcjonują. Ludzie w to wierzą i że to budzi emocje. W związku z tym jest to pewien jednak problem czy zjawisko społeczne faktycznie. Tak, no mnie też się w którymś momencie. Zaczęło wyda wydawać, że ta nasza wiara już się stała taka bardziej eteryczna i ona jest taka bardziej właśnie skupiona na duchowości, a okazuje się, że te różne obrzędy, które gdyby nie dotyczyły katolicyzmu, to byłyby pewnie przez nas uznawane za dosyć prymitywne, wciąż są całkiem silne i całkiem żywe. No więc właśnie, na przykład taki czarny kot przebiegający drogę, no to ja nawet nie wiem, jakie to ma pochodzenie, natomiast wiele osób rzeczywiście coś takiego wyznaje. I ja muszę powiedzieć, że mi to też specjalnie nie przeszkadza. W tej książce Bezbożnik przeciwko władzy religii, ja bronię takiej teorii, zgodnie z którą czy takiego poglądu etycznego też, że niech każdy sobie wierzy w co chce, aby to nie szkodziło innym. Tak? Żeby to nie było represyjne wobec społeczeństwa. I problem z tymi chrześcijańskimi czy katolickimi cudami, o których będziemy mówić, niestety jest taki, że one często represyjne są, czy powielają pewne Struktury władzy i wciągają w to dużą część społeczeństwa. Okej, okay, i zaczniemy od dwóch takich tematów, które są dosyć ciągle silne i ciągle te najzwyjmniej te obrzędy są w Kościele Katolickim przestrzegane i wiele ludzi w to wierzy, czyli porozmawiamy sobie dzisiaj o relikwiach i o cudach eucharystycznych. I myślę, że możemy zacząć od relikwii, bo one są naprawdę tematem dosyć malowniczym, tak bym to nazwała. Ale poproszę Cię na początku, żebyś powiedział w ogóle, co to są relikwie w Kościele Katolickim. Bardzo trudno definiować takie, że tak powiem, ważne zjawiska i czynności i rzeczy dla Kościoła, ponieważ no... Kościół to nazywa nauką, natomiast to nie jest oczywiście nauka, tylko to są pewne wyobrażenia religijne. Generalnie rzecz biorąc, relikwie to są... Święte przedmioty, i świętość bierze się stąd, że są częściami czy to ciała, czy to ubioru osób uznanych za święte. W związku z tym na przykład jest cała relikwiologia Jana Pawła II, czy to są, nie wiem, części jego ubioru, czy to są części jego ciała. Tam w pewnym momencie wiele mówiono o tym, ile to kardynał dziwisz. Nie ma U, tych świętych krwi przedmiotów krwi tam ileś sobie wziął jakieś paznokcie, być może zbierał jak Jan Paweł II obcinał te paznokcie w jego obecności. I tego rzeczywiście jest bardzo dużo. Wydaje się to tak, jak powiedziałaś, kolorytem pewnego rodzaju. Bo, bo rzeczywiście można powiedzieć, no jest, dla nas osób świeckich wydaje się to irracjonalne, że ludzie przywiązują jakąś dużą wagę do paznokcia, nie wiem, te, Teresy z Kalkuty, czy Jana Pawła II, czy nie wiem, jakiegoś tam świętego nawet XVII wieku, gdzie krążą gdzieś te relikwie. Relikwie czasem nawet na jakimś, że tak powiem, czarnym rynku i one osiągają bardzo duże ceny i ludzie się to oficjalnie relikwiami nie wolno handlować. Tak, no nie wolno, to znaczy, nie wolno. Kościół nimi może handlować, bo to jest własność kościoła. Więc, więc moglibyśmy zamknąć temat właściwie takim powiedzeniem, że to jest pewien koloryt też ludowy, że ludzie sobie nie wiem, stawiają gdzieś tak, jak ta taksówkarze, czasem krzyż sobie stawiają, rozumiem, żeby wypadku nie było. I tak samo, jeżeli ktoś ma relikwię, na przykład kawałek, nie wiem, spodni Jana Pawła II, to sobie w pokoju postawić, żeby, żeby nie mieć nowotworu i cała rodzina w to wiesz. Problem polega na tym, natomiast na tym dla mnie, że te relikwie są znakami władzy Kościoła i rzeczywiście to jest taki irracjonalny zespół wyobrażeń, który w gruncie rzeczy sankcjonuje bardzo wysoką pozycję Kościoła i religii i który mówi nam więcej tyle, że, że z tego porządku religijnego te istoty, takie jak Jan Paweł II na przykład, są gdzieś ponad tym ludzkim światem. Oczywiście jest grono ludzi, naukowców kościelnych tak zwanych, którzy mówią, co to jest relikwia i dlatego... Inna definicja relikwii to jest taka, że relikwia to jest coś takiego, co kościół uzna za święte, bo to mm -hmm. oczywiście w ten sposób funkcjonuje. I rzeczywiście w ostatnich latach, co jest dosyć ciekawe, handel relikwiami, w ogóle funkcjonowanie relikwii w przestrzeni publicznej się rozwinęło, więc z jednej strony mamy, szczególnie w Polsce w gruncie rzeczy, proces lajcyzacji coraz dalej idący i w Unii Europejskiej ludzie odchodzą szczególnie od katolicyzmu to jednak ten handel relikwiami i w tym drugim obiegu, i w tym pierwszym obiegu, czyli rozprowadzania przez kościół katolicki, to się co ciekawe rozwija akurat. Przytoczę taką anegdotkę. Ona jest całkiem nowa, bo to było lato zeszłego roku 2022 i w kościele świętego krzyża w Łapach odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii świętego Jana Gwalberta. Plotki mówiły, że chodzi o napletek, ale oczywiście to były tylko plotki, nie wiem o jaką część ciała chodziło. Natomiast opowiadam tę historię dlatego, że podczas tej uroczystości oprócz przedstawicieli kościoła byli również obecni przedstawiciele władz świeckich, tamtejszych. I to mnie zastanowiło, bo to pokazuje, że w naszym kraju te relikwie są sankcjonowane również przez władze świeckie. No i właśnie, teraz tak sobie pomyślałem, jak dałaś ten przykład, że zobaczyłem kolumnę rządową, która jedzie i, i przebiega czarny kot i wszyscy zawracają i ulicą obok jadą. No można by właściwie, jest to całkiem porównywalne. Tak, sytuacja. Bo, to, bo to jest mniej więcej tak, rzeczywiście. Dlatego powiedziałem, że te relikwie mogłyby się wydawać taką... No takim zabobonem ludowym, który gdzieś tam na marginesie społeczeństwa sobie działa i nie musi być wcale szkodliwy, gdyby nie to, że w Polsce to ma charakter w dużej mierze urzędowy. I to jest rzecz dosyć niesłychana, że no, pan Stanisław Dziwisz jest istotą bardzo publiczną i jest uznawany za autorytet no, przez właśnie cały obecny obóz rządzący i to, że on na jakąś masową skalę dystrybuował te relikwie Jana Pawła II po bardzo wielu kościołach i była cała, bym powiedział, zorganizowana akcja e, modlenia się do tych e, e, relikwii Jana Pawła II. No kontekst wiemy, jaki dzisiaj mamy, że wokół Jana Pawła II coraz więcej no, wskazuje na to, że on nie tylko, że ukrywał pedofilów, ale ukrywał pedofilów na Skalę. W związku z tym mamy tak naprawdę sojusz kościoła i państwa, urzędników państwowych, którzy nam mówią, ludzie, nie tylko że wy macie tuszować te skandale pedofilskie, no co wiemy, 2 kwietnia to na masową skalę taka akcja jest. No, e... Zobaczymy na jaką masową, bo na razie z tego co widzę, e, tak. to te zbiórki, które miały e, no... być pieniężne na przygotowanie tych marszy, nie idą tak jak nadzieję. No tak, ale Solidarność na przykład ma autokary, zwoić no tak. ludzie, oni mają pieniądze, ale każą się modlić wiernym do tych relikwii. To jest już rzecz dosyć niesłychana. A co to ma, właśnie, co to ma dać? gdybym nie... a właśnie to coraz Ci opowiem, bo ja mam relikwie w domu po Janie Pawle II. I powiedzmy, że zacznę się do niej modlić, co to ma mi dać? To, to, to mi daje jakieś takie bezpośrednie wstawiennictwo u świętego, który jest tam w domu ojca? Czy jak to, jak to działa? Mówiąc trochę tak potocznie, to ma dawać powera, ale oczywiście Kościół tak by tego nie ujął. Kościół by to ujął poważniej, to znaczy zdaniem tych ekspertów kościelnych, relikwie dają generalnie, że bo nie powiem dobrostan bardziej, i nie powiem nawet dobrobyt, ale dają lepsze życie na świecie to znaczy relikwie są też znakiem istot wyższych tak to znaczy są znakiem świętości więc de facto są znakiem Boga ostatecznie w związku z tym dają no to jest taki wyraz że tak powiem wstawiennictwa Bożego jeżeli ja wprowadzam do swojego domu relikwie no to znaczy że jestem bliżej tego państwa Bożego czyli jestem no nie wiem bezpieczniejszy jestem człowiekiem no bardziej etycznym to już byłoby być może kontrowersyjne niemniej jednak na pewno mnie to wzmacnia pod każdym względem szczególnie tym duchowym więc posiadanie relikwii rzeczywiście jest obietnicą znacznie lepszego życia. Kościół, ale to jest niesprawiedliwe, bo, gdy, niesprawiedliwe. bo przecież no nie każdy człowiek ma szczęście trafić w swoim życiu na relikwie. Jak jakiś nieszczęśnik tej relikwii nie ma, no to jest pokrzywdzony w porównaniu do tego, ale który Ale tu Kościół bardzo sprytnie to sobie rozgrywa, dlatego, że tak jak tutaj powiedzieliśmy, relikwie przynajmniej oficjalnie dystrybuuje Kościół i relikwie są dystrybuowane głównie po kościołach. W związku z tym przekaz kościoła jest jednoznaczny. Drodzy obywatele, jak nie będziecie chodzić do kościołów, no to stracicie kontakt z tym porządkiem boskim i będziecie mniej chronieni, wasze życie będzie uboższe, będziecie nieszczęśliwi, będziecie bardziej podatni na choroby. W związku z tym relikwie jako znaki Boga, no są też takim instrumentem dyscyplinowania owieczek. Tak na marginesie to jest akurat ciekawe, że chociaż w Polsce relikwi jest coraz więcej, to coraz mniej osób chodzi do kościoła, więc można powiedzieć, że z jednej strony mamy jakiś wzrost, wzrost rzeczywiście liczby tych relikwi, ale podaż jest coraz mniejsza. To ja tylko się ujawnię mam w do... Domu dwie deski z ołtarza papieskiego. Z drugiej wizyty Jana Pawła II w Polsce mój dziadek był zaangażowany w przygotowanie tej wizyty i organizatorzy po rozebraniu tego ołtarza dostali jego fragmenty. One są zapieczętowane, tam biskup się podpisał i ja to mam w domu. I być może dlatego mam całkiem spore szczęście w życiu. No więc właśnie, czekacie, żeby... życie wieczne i też szczęście na Ziemi. A w ogóle kiedy zaczęła się wiara w relikwie? To znaczy czy to jest jakiś przejaw takiego jednak prymitywnego oblicza katolicyzmu, który nawiązuje do naszych starych pogańskich wyznań, że my musimy mieć fizycznie coś, co jest znakiem tej boskości? No generalnie tak, znaczy no, historia relikwii to też się nazywa talizmany inaczej. No, to są właściwie nawet nie setki, a tysiące lat. Ciekawe jest dosyć to, że katolicyzm podjęto jak prawie każda religia, ale inne religie, które w gruncie rzeczy używają podobnych instrumentów dla obrony swoich tez, na przykład używają talizmanów przez katolicyzm uznawane za jakieś irracjonalizmy, jakieś bzdury, właśnie jakieś... No są całe takie zbiory zakazanych talizmanów, których chrześcijanin nie powinien mieć w domu w ogóle. Tak, ale generalnie w ogóle samo pojęcie talizmanu jest właściwie obce religii katolickiej, a przecież o to samo chodzi dokładnie. To czy mam jakąś figurkę na przykład, nie wiem buddy, czy tam jakichś asteckich wyznań i to ma mnie chronić i jest dokładnie ten sam argument, tak? W związku z tym krótko mówiąc, figurka buddy mnie nie będzie chronić, a już na przykład, nie wiem, na pletek Jana Pawła II, no to mi daje takiego powera na całe życie, że nikt mi krzywdy nie zrobi. To było obrzydliwe. <laughs> <laughs> Bo rozumiem, że kościołowi katolickiemu opłaca się podtrzymywanie władzy, w, znaczy wiary w relikwie, chociaż jak sam powiedziałeś przed chwilą, to się wcale nie przekłada na to, że ludzie masowo ciągle do kościołów się udają. Znaczy to, co wyróżnia Wydaje mi się, że znak wyróżnia kościół katolicki na tle, na przykład tych jakichś tam wyobrażeń asteckich czy nawet buddyjskich to jednak to, że w katolicyzmie to ma charakter przede wszystkim dyscyplinujący i dlatego powiedziałem o tym, że te relikwie są przede wszystkim w kościołach i przekaz kleru jest bardzo jasny. Chodź do kościoła, masz chodzić, to nie chodzi oczywiście o naszą dyscyplinę, chodzi o to, żebyś był bliżej Boga, dzięki temu będziesz bezpieczniejszy. Więc tu jest argument bardzo pragmatyczny. Natomiast to jest rzeczywiście ciekawe, że no mamy partię rządzącą bardzo katolicką, mamy kult Jana Pawła II, a mimo to ludzie do tych kościołów nie chodzą. No być może to. właśnie dlatego, bo po prostu ja mam wrażenie, że jak się tak pro, propagandę łopatą do głowy nakłada, to yy, działanie jest przeciwskuteczne, ale to, to co powiedziałeś przypomniało mi, że przecież... Yy, Jakaś relikwia świętego Andrzeja Boboli miała zakończyć kryzys na granicy polsko-białoruskiej, przypominam sobie w a, zeszłym roku. Oczywiście tak, i to. Mówił, I mówiła, to posłanka, przedstawicielka władzy ustawodawczej z bodaj Solidarnej Polski. W związku z tym to są rzeczywiście, ciekawe, że to są takie wyobrażenia, które są w pewnym sensie nawet bardziej obecne w strukturach władzy niż w społeczeństwie, władzy świeckiej, nie tylko kościelnej, że na różne sposoby się to racjonalizuje. Tak na marginesie, jak chodzi o ten porządek kościelny, to czasem słucham wydań różnych różnych głównych telewizji, nie mam tylko na myśli telewizji polskiej Zarządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy mówiąc o relikwiach czy o cudach kościelnych przedstawia się jako fakty, czyli na przykład dzisiaj jest rocznica cudu. I po prostu, że 78 lat temu był cud, na przykład ten cud nad Wisłą, prawda, kiedy, pra, kiedy, się, kiedy się Matka Boska po prostu ukazała. I tyle, tam się nie dyskutuje, czy, 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 czy mogła się ukazać, czy to w ogóle ma sens, w ogóle taka konstrukcja. Tylko po prostu jest to fakt, tak jak, że na przykład jest 18 stopni, albo że inflacja wzrosła o 18%. I to... Po prostu potrzebujemy ciągle, jesteśmy na takim poziomie intelektualnym, że potrzebujemy cudów i relikwii. Ale właśnie, skoro mówimy o cudach, to tak powolutku będziemy się kierować w stronę cudów eucharystycznych. I pozwól, że przytoczę wspaniałą anegdotkę, którą odnalazłam tuż przed naszą rozmową. Anegdotka dotyczy cudu, właśnie który miał się wydarzyć w Indiach w zeszłym roku, czyli nie tak dawno. Eee, cud polegał na tym, że w połowie października ze stóp posągu Jezusa w Indiach w tajemniczy sposób zaczęła kapać woda. I miejscowi ludzie uznali to właśnie za cud i zaczęli tę wodę pić, wierząc, że jest święta i że przyniesie im właśnie zdrowie i szczęście. A okazało się, że źródłem cieknącej wody jest nieszczelna toaleta w pobliżu posągu. To jest strasznie smutna historia swoją drogą. Zresztą ona mogłaby się też źle skończyć dla tych ludzi, no, bo to niezbyt czyste. Przejdziemy potem do cudów eucharystycznych, ale jak z Twojej obserwacji, jak się mają te wszystkie y, cudy, których było kiedyś sporo, czyli te takie objawienia właśnie Maryi na oknie, Jezusa na drzewie, do których ludzie pielgrzymowali i się modlili. Czy to cały czas się dzieje? Tak, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, chociaż nawet dwa dni temu oglądałem taki materiał z jakiejś niedużej polskiej miejscowości, gdzie tam ksiądz chrzcił na przykład po kolei rowery, co to wydaje się zupełnie irracjonalne. No przecież jak wiemy, kolejne odcinki autostrad po półtora kilometra również. Tak, i też w towarzystwie władzy świeckiej pojawia tak. się tam biskup, ksiądz I oczywiście i on pamiętajmy, to jest trochę, tak to jest trochę co innego niż cuda. No niemniej jednak pamiętajmy o tym, że on święci właśnie po to, żeby na przykład było mało wypadków na tych autostradach i to o to chodzi i minister polskiego rządu, tak proszę księdza, to ja dodam pięć tysięcy, żebyśmy mieli mało wypadków na polskich autostradach i to jest bez uśmiechu, <grytania> to nie ma być kpina, to nie jest hepenik tylko oni tak na serio. Rzeczywiście było kilka takich słynnych nawet przypadków tych matek bożych na różnego rodzaju oknach. Tu przed programem trochę śmialiśmy się z tego, że być może płyny do okien zmieniono, chociaż słyszałem taką opowieść, że rzeczywiście było tak, że w pewnym momencie te środki, które ludzie czyli okna były w, te, w ten sposób, że tak powiem, one zostawiały nacieki, że stosunkowo łatwo było wygenerować różnego rodzaju obrazy, przypominające twarze, taka, takie cudowne jakieś płyny niemieckie, na przykład do okien. E, natomiast to, co mnie ciekawiło w tych historiach, to jest to, że zawsze się zbierała kościelna e, jakaś komisja, którą Kościół nazywał Naukową Komisją, czyli Naukowa Komisja do spraw Zbadania Cudu, i tam się zbierał tłumek przed tą. Przed tym oknem, gdzie był ten naciek Matki Boskiej, jakiś tam lokalny proboszcz mówi: Słuchajcie, poczekajcie, bo tu muszą naukowcy przyjechać, A nasi kościelni. A co byli, muszą za naukowcy? Jakie dziedziny reprezentowali? No, no, naukowcy, czyli nie jakiś ksiądz proboszcz, tylko na przykład biskup z wyższej parafii, a zazwyczaj to, to nie był biskup, żeby nie było, że władza, po prostu tylko biskup wskazywał jakichś trzech swoich, nie wiem, na przykład jeden być może przyjeżdżał na przykład, no nie wiem, z kulu jakiś profesor i mówił, no dobra panie profesorze, tu jest naciek, czy to jest rzeczywiście prawdziwa Matka Boża, czy nie? Przyznam szczerze, że tak jak szukałem, to ani razu rzeczywiście taka komisja nie stwierdziła, że cud był, bo później mogłoby się okazać nagle, że to był naciek spowodowany jakimś tam niemieckim płynem do okien i wyszłoby głupio. E, natomiast zazwyczaj konstrukcja była taka drodzy, drodzy wierni my nie jesteśmy pewni czy to jest cud natomiast rzeczywiście to że coś takiego tu się ukazało jedno jest pewne to was powinno umacniać w wierze więc zawsze był ten sprytny wybieg że kościół aż taki głupi nie jest żeby wprost mówić że to są cuda natomiast rzeczywiście rzeczywiście wykorzystywał to do dyscyplinowania wiernych znacznie bardziej absurdalnym w pewnym sensie elementem cudów w doktrynie Kościoła katolickiego są na przykład cuda które są przypisywane osobom świętym. Dlatego, że no właśnie, już... bo to wa warto o tym wspomnieć, dlatego że żeby ktoś został świętym, to musi po śmierci dokonać ilu trzech? Cudów? Znaczy, nie, nie, no, to trzeba znaleźć cuda nawet za życia. Za, nawet, życia, za okay. życia. Więc to jest też tak generalnie, to, i to jest rzeczywiście i to jest bardzo ryzykowny element doktryny katolickiej. Tylko, że katolicy faktycznie nie zwraca uwagi, jak różne świeckie osoby później pokazują, że te cuda wcale nie były cudami. E, dlatego, że tu trzeba powiedzieć, tu, to był cud. Jak jest matka boska na oknie, no to wtedy rzeczywiście przychodzi ten ekspert i mówi: no. 3 do 3, nie rozstrzygnęliśmy. Coś w tym pewnie cudownego, jest wierni, więc możecie się modlić, ale też pamiętajcie, że prawdziwa Matka Boska to tam jest na górze albo w waszych sercach, więc bez przesad. Natomiast jak chodzi na przykład o Jana Pawła II, no to trzeba było powiedzieć tak, wyleczył, wyleczył, uzdrowił, umarłaby bez jego interwencji, i to jest jeden z bardziej irracjonalnych elementów kościoła A katolickiego. Czyli Jan Paweł II za życia, przepraszam, że tak dopytuję, ale szczerze mówiąc, nie do końca interesowałam się jego tak, działalnością. Nie, o, oczywiście, za życia że tak, tak, nie oczywiście ludzi. nie uzdrowienia, są oczywiście za życia. No, to, to, to. Nie, bo ja myślałam, że to może jest tak, Jan Paweł że jak po śmierci nie, nie, Jan ktoś chory Paweł, modli się do nie, nie. Jan świętego. Jan Paweł II jest tam był święty, każdy był święty, okay. i zazwyczaj to wygląda w sposób. Ja bym powiedział, że z perspektywy elementarnie racjonalnej, no dość groteskowy. To znaczy najpierw Kościół sobie wybiera, kto był święty, że na przykład wybieraniem Teresa, Jan Paweł II, i powie, no do, do, dobra, to teraz musimy znaleźć jakąś podkładkę. No i szukają nerwowo tej podkładki, dzwonią tam do, no był nie wiem, w Paryżu. Słuchajcie, macie tam w Paryżu kogoś, kogo on tam uzdrowił, nie? Cholera, no nikt się nie kojarzy, no to może w Wiedniu. Dobra, jest taki, co tam się uzdrowił i generalnie nie ma innych przyczyn, tylko że chyba się tam błagał Jana Pawła II o wsparcie i faktycznie Jan Paweł II powiedział, wspieram cię synu. I wyzdrowiał. Tak, i to jest rzecz już totalnie irracjonalna, totalnie irracjonalna i faktycznie, no nie wiem jak można w coś takiego wierzyć. A jednak, jak wiemy, Jan Paweł II no, tego 2 kwietnia to modły do świętego i ta świętość też, jak, jak ja na przykład mówię, że on nieświęty właśnie, znaczy to jest kategoria kościelna, więc ja trochę się śmieję. Niemniej jednak to, że dorośli ludzie y, również niekoniecznie przywiązani do kościoła mówią o świętości Jana Pawła II. Ta świętość jest zbudowana no, na tym cudzie najbardziej absurdalnym z możliwych, czyli przekonaniu, że ktoś Cudownie uzdrowił drugą osobę. No, <laughs> nie wiem, jak można coś takiego czy szczerze powiedziawszy. Przy... Jest jeszcze odrębna kategoria cudów. To są tak zwane cuda eucharystyczne, i one związane są z eucharystią, czyli z tym opłatkiem przyjmowanym przez wiernych w trakcie, w trakcie nabożeństwa. I pozwól, że znowu przytoczę anegdotkę, ponieważ uważam, że one najbardziej malowniczo. No, Opisują to, o czym teraz rozmawiamy, to jest jeden z najbardziej znanych cudów eucharystycznych w Polsce. On się wydarzył w 2008 roku w sokółce i wyglądało to tak, że pewnej jesiennej niedzieli podczas porannej mszy w kościele świętego Antoniego, jeden z komunikantów, komunikant to jest ta hostia przed poświęceniem, przed konsekracją, czyli teoretycznie jeszcze nie ciało. Chrystusa. Upadł na ziemię i ksiądz Jacek, który wtedy to nabożeństwo odprawiał, podniósł, podniósł ten opłatek i zgodnie z procedurą, bo jest cała procedura, nie można po prostu hostii wyrzucić do, do śmietnika, włożył ją do nadczynia liturgicznego i zalał wodą w celu rozpuszczenia. Bo jak hostia się rozpuści, to już nie jest ciałem Chrystusa i już można chyba wylać, tak mi się wydaje. Zamknął to gdzieś tam w jakimś tam pomieszczeniu, w tabernakulum, czy gdzie tam to można zamknąć i zostawił. Minęły dwa tygodnie, nie dość, że hostia się nie rozpuściła, to w dodatku pojawiła się na niej czerwona krwista plamka. I ta krwista plamka bardzo wszystkich zastanowiła. No i znowu zebrali się naukowcy, katoli katoliccy naukowcy i orzekli, że to jest fragment serca w agonii. No i oczywiście logiczne jest to, że musiało być to serce Jezusa w agonii, czyli serce Jezusa tuż przed śmiercią na krzyżu. Jak się później okazało, jedną z osób, która w tej badanej tkance na hostii dostrzegła komórki mięśnia sercowego, była profesor Maria Sobiec-Łotowska, która jest gorliwą katoliczką i która na przykład we wrześniu 2012 roku była jedną z sygnatariuszy apelu o, zakaz, o to, żeby wprowadzić zakaz stosowania procedury in vitro. Więc to może trochę tłumaczy, hmm. dlaczego ci Naukowcy orzekli, że to jest mięsień serca wagoni. No i takich cudów różnych eucharystycznych było w Polsce sporo, nie tylko w Polsce, do mniej więcej 130 takich cudów na całym świecie. I bardzo ciekawe jest oficjalne stanowisko Kościoła w tej sprawie, bo to jest znowu taka sytuacja, o której ty mówiłeś, czyli Kościół. Nie chcę do końca powiedzieć, że tutaj jest cud, bo mogłoby się okazać, że tego cudu nie ma, e, więc stanowisko Kościoła jest takie, że katolicy nie muszą wierzyć w cuda eucharystyczne, jednak wiele szczegółów tych spraw rodzi pytania. Zwłaszcza to, że zwykle ta, to, ta, ta tkanka serca miałaby mieć grupę krwi AB, a to jest grupa krwi, którą również odkryto na całunie turyńskim. Ale faktycznie katolik nie musi wierzyć w tudeo chorystyczne. Natomiast jeśli to umacnia jego wiarę, to bardzo dobrze. No właśnie. I teraz taki. Elementarnie światły katolik czy katoliczka, jakby się tak zastanowiła, czy rzeczywiście można mówić dzisiaj o tym, że jest krew Chrystusa w jakimś tam, nie wiem, z banku czy jakimś tam miejscu. No, brzmi to wybitnie irracjonalnie, w związku z tym Kościół rzeczywiście stoi sprytny, bo Kościół wierzy dla większości osób świeckich, czy świeckich katolików, że tak powiem, nawet, czyli takich niezaangażowanych, że tak powiem, brzmi to absurdalnie, więc zostawia sobie ścieżkę. Tylko pamiętajmy o tym, że przecież opłatek na przykład, no to jest rytuał, który przechodzi prawie każdy katolik, no a jest to zupełnie irracjonalne, więc to wszystkie te wyobrażenia, o których mówimy, one mają pewnego rodzaju treść religijną, treść katolicką, treść dogmatyczną, która z perspektywy nawet dzisiejszej nauki, no czy jest czymś totalnie absurdalnym, no jaka krew Chrystusa, nawet zakładając, że on tam żył, nawet zakładając, że był jakimś, nie wiem, wybitnym człowiekiem, nawet zakładając, że był Bogiem, to skąd miałaby się jego krew wziąć <laughs> niby tu i teraz, bo ktoś tam sobie, prawda, coś wrzucił, więc, więc, więc to się wydaje zupełnie absurdalne, natomiast tak jak powiedziałem, jest jedna, jedno spoiwo tych wszystkich wyobrażeń, które jednak, myślę, że nawet wyróżnia katolicyzm na tle innych religii światowych, że to wszystko rzeczywiście służy dyscyplinowaniu, że tak powiem, elektoratu. Że pamiętaj o tym, to umacnia twoją wiarę i nawet jeżeli w tym wypadku myśmy się mylili, nawet jeżeli to był jakiś tam płyn z sedesu, nawet jeżeli to były, nie wiem, tam brudne ręce księdza... No to warto wyjaśnić, że Naukowcy całkowicie świeccy twierdzą, że to najprawdopodobniej jest tak zwana pałeczka krwawa, czyli taka wszędoyska bakteria, która bardzo lubi produkty bogate w skrobie. Pa, patrzmy właśnie na opłatek, jest na naszych rękach, więc najprawdopodobniej po prostu jest to bakteria przenoszona z rąk, kapłana na opłatek, a następnie wspaniale rozwijająca się w wilgotnym środowisku. No właśnie. A, a ksiądz mówi, no dobra, nawet jeżeli tak, a umocniło to wiarę. Umocniło. umocniło. I o to chodzi, bo liczy się służba Bogu, nawet jeżeli w tym przypadku konkretnym to nie była żadna krew Chrystusa to wierni zostali zdyscyplinowani, czy od strony kościoła zbliżyli się do Boga, zbliżyli się do kościoła, do tego pośrednika, który wiąże z Bogiem. Więc w gruncie wszystko jest w porządku i cała ta historia oparta na irracjonalnych przesłankach ostatecznie okazuje się służyć kościołowi. I o to chodzi tutaj rzeczywiście. Ja się tylko zastanawiam, tak na koniec naszej rozmowy, co takiego jest w nas, że z jednej strony patrzymy z dużym pobłażaniem na różne obrzędy plemienne, albo śmiejemy się z cientologów, czy z ludzi, którzy wierzą w reptylian, a potem sami wierzymy w cudowną moc czyjegoś palca albo brudnego opłatka. Znaczy w tym wypadku chyba działa efekt skali, to znaczy jeżeli ktoś zastanawia się zaraz, zaraz, czy to w ogóle jest racjonalne, cała ta koncepcja też transcendentnego Boga i, i później mnóstwo wyobrażeń, bardzo nawet szczegółowych, które przecież to są bardzo szczegółowe wyobrażenia, że tutaj krew Chrystusa, naprawdę krew się pojawia i badamy, jeszcze mówimy o grupie krwi, to są bardzo szczegółowe wyobrażenia. I mówię zaraz, zaraz, czy nie wydaje ci się to absurdalne? Może to by i było absurdalne, ale przecież jeżeli tak dużo ludzi w to wierzy. To pewnie absurdalne jednak nie jest i stąd cieka ciekawe i z mojej perspektywy optymistyczne jest to, że rzeczywiście wśród wielu szczególnie młodych ludzi jest dość masowy odpływ i ten argument konformistyczny, że tak powiem, z konformizmu przestaje działać. Tak? To znaczy większość już nie wierzy w to, w związku z tym no sorry, ale nie tylko wydaje mi się to bez sensu, ale jednak większość ludzi z mojego otoczenia również w to nie wierzy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Piotr Szumlewicz, do kwestii mitologii katolickiej będziemy jeszcze wracać. Dziękuję. A ja zapraszam na kolejne odcinki Teorii Spisku, zawsze w sobotnie wieczory na kanale YouTubeowym Sekielski Brothers Studio. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.